Liu! Hej, witajcie w pierwszym odcinku swego rodzaju takiego let's playu na Liu.pl. W dzisiejszym odcinku, pierwszym pilotażowym, przybliżę wam Kid Icarus na 3DS-a oraz jego tryb online. Także zacznijmy od tego. Tutaj, a my widzicie stronę startową z takim pięknym dźwiękiem. Odpalamy. Loadingi zawsze mile widziane. No i nadleciał Ikarusek. Ta gra prezentuje się w akcji, ale te cutscenki pominiemy. No i tutaj mój progres niewielki. Wybieramy opcję Together, czyli wszyscy razem gramy. Far Away. I możemy wybrać ze znajomymi lub z kimkolwiek. Spróbuję wybrać ze znajomymi. Online jest X-Stick. No ale on chyba aktualnie nie gra, gdyż nie mogę jakoś dołączyć do niego. Ale nawet nie wiem, czy on ma Kid Icarusa. Więc zagramy z kimkolwiek. Tajemniczy znak zapytania. Możemy zagrać Light vs Dark, czyli drużynowy, albo zwykły deathmatch. Ponieważ nie jestem zbyt dobry, więc zagrajmy po prostu z kimś. No i teraz znowu łączymy się do Nintendo Network. Trochę to trwa niestety. No i jesteśmy. Jak widzicie, używam aktualnie Fireworks Cannon, czyli broń typu działo. Mam też bierze Babel w postaci maczugi. Zobaczymy, co tu mam. Na razie mam trzy bronie, gdyż trochę miksowałem ostatnio. Tutaj widać ewidentnie, że jest najsłabsza, gdyż posiada jakby value w lewym górnym rogu 139. No, to nie jest zbyt dobrze. No, ogólnie ludzie na multi to grają z 300, nie? No, ale mam też właśnie tą maczugę z wieżą Babel. Ona już jest trochę lepsza i aktualnie moja najlepsza broń to właśnie takie działo na fajerwerki. No, w Japonii takie były, nie? Czy tam w Chinach, to im właśnie to jest tak stylizowane na takie działo do odpalania fajerwerków. No oczywiście one nie były takie podręczne jak to, no ale wybierzmy to. No i zdecydujemy się na wyjście w teren. Oczywiście nim zaczniemy grę, tutaj mamy taki loading screen w postaci, wiecie, po prostu biegam sobie, mogę postrzelać i tak dalej, nie? Ale ogólnie już to 4, 3, 2, 1, zaraz się zaczyna. No nie obiecuję wam nie wiadomo czego, no. Jak już mówiłem, jestem dosyć kiepski, no ale przynajmniej zobaczycie sobie, jak wygląda ta gra multi. No więc mamy dwie drużyny po trzy osoby. No i tutaj jest taki wskaźnik, o. I po prostu drużyna dobra i zła, i która ma niższy wskaźnik, aż w końcu zejdzie do zera, to która pierwsza zejdzie do zera, to przegrywa, no bo to jest jakby taki wskaźnik życia drużyny. I z każdą śmiercią każdego członka się on pomniejsza. O, tu już mnie ktoś bije. Jakieś uniki. I niestety zginąłem. Widzicie? Moja broń i moje umiejętności no, nie są najlepsze. Ogólnie nawet nie wiem, czemu nie mam... Aha, no oni w ogóle mają jakieś bronie kozackie. To już jest ostatni etap, kiedy ktoś z drużyny występuje w roli Pita.
czyli właśnie głównego bohatera, i ja w tej roli muszę ocaleć. Jeśli już nawet teraz zginę, to już koniec w ogóle tej rundy. Także do kitu. Mam jakieś inne działo na niebieskie kulki. O, i w ogóle jakieś efekty to daje. Takie niespodziewane. Super. Tutaj są moi sojusznicy. Ich nie widzę. Ale wrogów nie, więc nie wiem, poszukajmy trochę po planszy. Stylusem tutaj obracamy kamerką i jedziemy dalej. O, jest wróg. Wytworzyłem to pole magnetyczne, ale on też czymś we mnie celuje niestety. Spróbuję jednak zaradzić temu. Widzicie, walka wręcz też jest możliwa. I zginął. Tak, tu jest jego nagrobek. Tak wygląda nagrobek, mogę go rozwalić dla dodatkowej eksplozji, która niestety była zbyt blisko mnie. Tu jakieś jedzonko znalazłem. Najprawdopodobniej sushi albo czekoladę, to chyba ulubione jedzenie twórców gry. Nie wiem, przegryzają sushi czekoladę. O, ktoś od tyłu. Ogólnie może szłoby mi lepiej, tylko tak do tego pierwszego let's playa zamontowałem. Umieściłem DS-a, stojaku, który jeszcze między stojakiem a sobą mam iPada, który to nagrywa, no i przegraliśmy. No nie próbuję się usprawiedliwiać. Drużyna zła wygrała, ale jak to u Nintendo, wszyscy dalej się cieszą i żyją szczęśliwie. Teraz jest losowanie, kto wygra nowy taki boost, który można użyć w walce, no nie wylosowało mnie. Jestem na ostatnim miejscu razem z użytkownikiem Gonza, czyli użytkownik Gonza używał tych Gemini Orbitals, to takie... No orby to nie jest moja ulubiona broń. Teraz tutaj na ekranie mocy, widzicie, mamy jakieś tam Sky Jump, Mega Laser. To myślę, że muszę użyć, bo w ogóle... Dobra. Coś tam wybrałem, użyłem jeszcze opcji Auto Fill, bo nie chciało mi się wybierać wszystkich. Spróbujemy teraz z maczugą, bo jednak lepiej mi szło z tą maczugą, ona wytwarza takie fajne tornado. No więc widzicie, mam wielką wieżę Babel na swoich łapkach i takie coś ona robi. No i ogólnie ma swoje minusy. No nie można jej używać na żaden dystans. Na przykład właśnie tutaj staff, bows i tak dalej, to można używać na dystans. Maczuk, czyli klaps, nie można. Ale jak szybko doskoczę właśnie, wciskając szybko analog, to pojadę ich. O. Niestety mam mało życia, chyba będę musiał się ewakuować. Tutaj jest, takie coś właśnie fioletowe, to jest... takie miejsce, gdzie można doskoczyć gdzieś wyżej. Teraz trochę się zmachałem, bo nie można biegać bez końca. W sensie można iść tak powoli, ale już biec to można przez chwilę tylko. Tu jest Gonza, no to on jest tym bruzerem z mojej drużyny. O, zginąłem. I już stałem się Pitem, także widzicie, no granie jest dla mnie łaskawe, ale mam inną broń tym razem. Zamiast tamtych kulek niebieskich, jakieś takie smocze działo, czy jak to nazwać. Wygląda trochę smoczo. Mam nadzieję, że ekran bardzo się nie ruszy. Wow. No i skończyła się gra, no tak, że widzicie, no... Nie rządzę. No ale też musicie mi wybaczyć. Znowu podają mi rękę, no to... Tak, ja go tym stylusem i dziabno po prostu... przebił serce. No ale nie udało się. Jak zwykle nie ja wygrałem dodatkowy boost. Ale wygrałem, słuchajcie, łuczek 291. Oj, to jest coś naprawdę kozackiego, bo... Spróbujemy jeszcze walki z tym łuczkiem. Zobaczymy, czy to zmieni naszą sytuację, czy moją sytuację. Moce te same. Chyba. Tak, moce zostawimy te same. No dobra, do łuczek już 291, to chyba najlepsza broń aktualnie. Jeszcze szybko na pole treningowe.
O, tak to działa. No, jest efektowny, super strzał też. I ogólnie szybki i dobry na odległość. Przy okazji pokażę wam też właśnie te boosty, których się używa w trakcie walki. To się korzysta z dolnego ekranika, którego akurat nie widzicie, ale na przykład... O, do wygrania jest, słuchajcie, laska, czyli staw, czyli broń w tej walce, które najlepsze wygrywają. Także warto tym razem się postarać. Teraz właśnie walczę wręcz. Użyłem super lasera, ale na nic się to zdało. Ogólnie zaraz mnie wykończą. Spróbuję uciec gdzieś. O, tutaj. Ten taki, jeśli poczekacie chwilę i celownik się zmieni, o właśnie teraz, tak jak teraz, o, to jest taki lepszy strzał niż ten zwykły i on jest też trochę samonaprowadzający. Inaczej muszę wszystko sterusem naparzać. Ojej. Tutaj ktoś użył swoich piekielnych mocy, czym mnie zabił. Ja ogólnie nie mam mnie w grze, ale mogę sterować kamerą. Nie wiem, gdzie... A może jestem w grze? Dobra, tak czy siak. Dalej mam swój łuczek. Zostało 5 minut do końca gry. No, myślę, że to się skończy szybciej z moimi umiejętnościami. A? Przegrałem. Niestety przegrałem znowu. Słuchajcie, no to jest chyba najgorszy let's play w życiu, nie? Wszystkie rundy przegrałem. A jest na klosowanie. Wygrał użytkownik Kruskal, a nie ja. O, ale ja dostałem jakieś działo. Wygląda fajnie, ale ma mało moc. No to, słuchajcie, no to już trwa 11-12 minut ten let's play. Nie mogę was aż tak rozpieszczać, chociaż ja będę pewnie grał jeszcze kilka godzin to, żeby się podszkolić na następny. Ale na razie wyjdziemy z tej opcji Together i pokażę wam, słuchajcie, łączenie broni. Bo jakby tutaj jest chyba 7 czy 8 rodzajów broni, w sensie łuki, te stafy i tak dalej. Tutaj odblokowałem jakieś ten obrazki dodatkowe, mam takie tam gadżety. No ale w sensie jest dużo dodatkowych rzeczy. No nie to. Wchodzimy do, powiedzmy, solo, czyli kampania. No tutaj tak możemy się rozglądać po naszej sali. I wchodzimy do ołtarza broni, w którym mamy opcję połączenia dwóch broni i właśnie na przykład połączenie działkiem z działkiem, to nic nie uzyskamy, ale już łącząc inne uzyskujemy na przykład te dwa, to uzyskamy takie coś, ale to jest rodzaj broni orb, który nie za bardzo mi pasuje. Także tutaj trochę poklikam, zobaczę jakie bronie mogę uzyskać. W większości orby albo te właśnie palmy. Orby to jest takie coś, co krąży dookoła ciebie i strzela. Znaczy ty tym strzelasz, ale to krąży dookoła ciebie. A palmy to jest zakładane na rękę, takie niby, nie? Czary. Ale ogólnie to ja właśnie wolę jakiś tam stafik, coś. Także nie wiem, tutaj mi się wydaje, że po prostu połączę tak dla pizzu, a potem jeszcze raz połączę z czym innym. To połączę to działo... Długo tutaj na przykład łuku z tym działem nie mogę połączyć. Dobra, połączyć działo z działem. I otrzymam 3 gwiazdki na odległość ataku. Tutaj 2 wręcz, ale jestem 2-2-5. Nie wiem, moc tego, rzadkość. Połączyłem 2 bronie, otrzymałem to. I teraz mogę z tej nowej uzyskanej broni połączyć jeszcze z inną i uzyskać jeszcze lepiej. O, to jest fajne nawet. Wygląda zaczepiście, dlatego po prostu chyba spróbuję tego. Ten mieczek wygląda kozacko, a z tego mieczeka mogę uzyskać jeszcze taki staw. No słuchajcie. Dobra, no tak to wygląda ogólnie. Potem tutaj w menu broni mogę na przykład właśnie z moich wszystkich broni i albo to założyć, albo wypróbować. Powiedzmy, że chcę wypróbować, no to znowu na to pole treningowe wychodzę. No i strzelam sobie.
Czyli ten mieczyk to jest taki machine gun trochę. Ale zadaje mało obrażeń. Zadaje ich bardzo dużo, znaczy w sensie szybko, nie? Ale po 3, po 1, a normalnie to tak ja już uzyskiwałem nawet 10, nie? Czy tam, nie no, więcej. Przy super ataku to i 70. No, zabiłem stworka z testowego, pojawił się nowy. Pokażę wam jeszcze taki ten rakietowy boost. Co tu jeszcze mogę wam pokazać? O, teraz taki confuse attack, że przeciwnik będzie skołowany przez chwilę. O, widzicie? Strasznie skołowany. I teraz ja tym mieczykiem wręcz dochodzę i jest git. Dobra, słuchajcie, no 15 minut minęło, to dzisiaj, na dzisiaj styka tego grania online. Trochę się nagnałem, chyba aż za dużo. Chodzimy do menu głównego, żeby było tak ładnie na pożegnanie. Menu główne tak wygląda. No i... Słuchajcie, no to co, do usłyszenia. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy to na stronie, czy na YouTubie po prostu, czy bym takie coś odpowiadać, czy to w ogóle kręcić, czy jest sens. A jeśli tak, to jakie macie uwagi i do usłyszenia następnym razem i zobaczenia.